Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Untered i kontynuujemy sobie naszą serię. I tak prawdę mówiąc, nie do końca wiem, co ja chcę teraz robić. Mam tam tylko kilka jakichś takich wskazówek, coś tam w komentarzu jest mniej więcej, coś tam też planowałem. Ale tak do niczego nie jestem do końca przekonany. Tak, dalej mapy nie mam, mapę sobie wyłączyłem w ogóle jeszcze w tym. Ale dowiedziałem się kilku rzeczy, pooglądałem trochę filmików. I tak. Dead Zone na razie za wcześnie. Przydałoby się znaleźć jakieś maski i najlepiej by było zacząć od tych sejfów. Byłem tutaj w tej stacji CPN, żeby zatankować. Mam zatank, chyba mam zatankowane. Najfajniej by było znaleźć jakieś airdropy. Ale gdzie ich szukać? Tego nie mam, to nie mam pojęcia. I czy w ogóle jakieś są? I spróbujemy sobie zrobić jakąś taką mini bazę tutaj. Bo wiem, że gdzieś tutaj jest kawałek placu bez drzew. O to właśnie chodziło. O właśnie, coś takiego chcę. Tędy będzie przejazd zrobi się. A tutaj powstanie mój dom. Tylko jest daleko od tych drzew, trzeba biegać po drewno. Chyba w ten kamień mogę uderzyć, o tam też taki sam. Mogę uderzyć tym młotem, który mam. Zaraz to sprawdzimy. Wow! Na jakieś złoża. I to odrasta? Obstawiam, że tego już nie mogę, to jest jako pienek działa. No, ale bajer! Co ja mogę z tego zrobić? Gdzie szukać w ogóle recept z tego? Koper, koper, koper. Ja chcę coś z tego skrafcić. O, 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 jakoś to... Jakie fajne! Koper coil, ale nie, ja nie chcę coil. Na początku może to coś będzie? No nie wiem. Chwila, może na nim jak kliknę to coś będzie. Pewnie trzeba mieć 4. No nic. Nie mamy 4, trzeba zrobić 4 i wtedy będziemy się martwić co dalej. Bez młota to nie robota. Dobra, i co dalej z tym koperem? Nie, to rozwalę jeszcze jeden kamień. Ale ciekawie to się zapowiada. Można, nie, dużo jest tu misji z tego co widziałem i takie jest dość mocno rozbudowane. Dużo jest też takich, których nie lubię, w sensie takich, że przenosimy się do jakiegoś tam świata i coś tam się dzieje. Ale baza też jest fajna, ta taka sandboxowa typowo. Quartz. Czyli to co mnie w Unturned na początku najbardziej przyciągnęło. Przy Bay, Waszyngton i tych mapach. To jest tu bardzo fajnie rozbudowane. To jest billboard. Dobra, i nie wiem co ja teraz chcę zrobić. Obstawiam, że trzeba znać receptę, żeby to przepalić. Niestety. I przez to będę miał chwilowo, a stój. Użenie tego jest wyjątkowo trudne. O! Teraz lepiej, ale to dalej beznadziejnie wygląda. Mogę to na półce? Nawet powinienem. Przydałoby się coś zjeść. Ale dobra zupka. O, będzie mi się samo regenerować. Jako to stakowanie jest świetne. Tyle miejsca zaoszczędzam. Dużo więcej mogę zebrać. Też sobie polecimy na kamyki, jak już tu jestem, bo już tak się zgubiłem. Cztery razy? Tak, cztery razy. Zbieramy te lepsze.
O, to coś innego było. Ale nawet nie wiem co. O, tu jest. Nikiel. O kurczę. Tu mi cieka kwarc. Tu same kamulce zwykłe. Ale to też pozbieramy, przecież można zestakować. Civil ore. Dobra, jeszcze jakiegoś kamienia mogę znaleźć, bo... O, tu jest. I tu jest pod tą mapą, z tego co się dowiedziałem z tych filmików. Bogata, duża sieć tuneli kopalnianych, więc będę miał co robić na pewno przez długi czas. Bo ja jeszcze nie wszedłem pod ziemię, a już idę sobie tutaj kopię. Jeszcze nie wiem, jak ja coś z tego mogę zrobić, ale zbieram to ostro. Brakuje takiego kliknięcia, że wszystko, co można z kamienia zrobić, mi pokazuje recepty. O, mamy podobnie. O! Jeszcze jakiś nitrel ore. Wiem, że do materiałów wybuchowych jest chyba tam piasek potrzebny. Znaczy papier. Więc to, że zbierałem papier, też ma sens. I na mapie jest ogólnie dużo wejść do kopalni. Tylko nie mam pojęcia, jak je znaleźć, a nie chcę tak już całkowicie, że znajduję sobie na internecie i później idę po tym. Po sznurku do kłębka. Zresztą tutaj też widzę dużo ciekawych rzeczy się da znaleźć. A teraz najciekawszą rzeczą będzie znaleźć to, gdzie ja zabłądziłem. Tu jest chyba ta polana. Muszę sobie taką wieżę wybudować, żebym ja to widział z daleka, gdzie ja to mam ten swój dom. I na drodze, przy drodze tabliczkę. Do zjazdu. A kurczę, mogę więcej tego namieścić. Czy układanie kamienia na górnej półce jest dobrym pomysłem? Pewnie nie. Czy będę robił tak dalej? Oczywiście, że tak. Imersja poziom kamień w łeb. Dobra. Mogę dorobić podłogi teraz. I co? I dalej nie wiem, co z tymi rzeczami zrobić. Czy ja to jakiegoś pieca potrzebuję, czy co? A wpiszę sobie. W Google. A, ja chyba czarczola potrzebuję, ale to i tak to powinno być widoczne. O, akurat dostałem w komentarzu od Stasia poradę, jak zrobić gunpowder, ale to trzeba sulfur. No nic, to kombinujemy dalej. Tak się fajnie zgrało. Ogólnie to chcę sobie przede wszystkim tu też porządek zrobić. Jeszcze dorzucimy troszeczkę. Jakieś ściany może? Co się stanie, jak wpiszę tu kwarc? Wow! Glass window pane, solar panel mogę zrobić. Tylko silvera będę musiał jeszcze więcej. Chyba silver mi tam coś wypadł. Jakie fajne rzeczy tu są! Jejku, ja tu w tym craftingu to przepadnę. Jak zrobić dach? Nie mam drewna! O, moknie mi łeb. Wyjmę pistolet, się zastrzelę. Nie, no, trzeba... Ojej, jak się ciemno zrobiło. Jeszcze chyba deszcz na tej mapie. Trzeba zrobić jakiś sufit. Ojejku, są pierony. Nie, mnie zdziwię się, jak to jakiś zaraz mega zombie nabuzowany wyskoczy. Jakiś taki creeper zombie. Bo widzę, że po tej mapie wielu się mogę spodziewać rzeczy. Co, w moją chałupę strzeliło? Czy jeszcze nie? Nie, na razie nie. Jest, nie kapie mi na łeb. Ale troszkę jeszcze brakuje. Scrap metal. Dwa staki. No i można robić podłogę z kamienia. Fajne. Dobra, czyli te kamienie też się mogą przydać na upartego do robienia podłogi w ogóle. Tylko dalej nie wiem, co dalej. Potrzebuję na pewno więcej skrzynek. I potrzebuję jasności. Łóżko. Miałem gdzieś chyba bedrola schowanego. Ale tu raczej nie można spać i przewinąć nocy. Tu kapie. Po ścianę będę papier układał. Fajnie, ognisko z daleka widać. To już jest coś na plus.
To mi tylko na ścianę starczy. Chwila, miałem skrzynki zrobić, zrobiłem sobie ścianę i sufit. Dużo jest jakichś pojemników, które boję się robić, bo nie wiem ile mają pojemności. Może wszystkie mają tak samo, tak jak ubrania. Tylko kwestia materiałów, z jakich się je robi. To jest takie, brzmi dość prawdopodobnie, biorąc pod uwagę jak tutaj dotychczas rzeczy są zrobione, które dotychczas spotkałem. Zaraz się temu przyjrzymy dokładniej. Dobra, to Staś napisał w komentarzu do poprzedniego odcinka w międzyczasie, dokładnie 4 minuty temu, w trakcie jak to nagrywam, jak się robi tego dynamita. Tylko musiałbym sulfur zdobyć, a żeby sulfur zdobyć, prawdopodobnie muszę znaleźć kopalnię. Żeby znaleźć kopalnię, to muszę albo szukać, albo sprawdzić, gdzie są kopalnie. Sprawdzimy, czy to jest jakoś blisko. Turnet. Dobra, mam mapkę. Jedna nie jest bardzo daleko, można spróbować. I mogę tam pójść z buta. Co prawda się mogę zgubić. Ale mogę pójść z buta. Kierunek taki... Trzeba będzie spróbować. Jest tyle samo miejsca do przechowywania, super. Tylko większe jest, lepiej tamte było chyba. Mamy walkę, dystans, leczenie, git. Teraz tak. Gdzie jest ta kopalnia? Ja jestem na tym placyku tutaj, więc jak pójdę w tą stronę, to pójdę w stronę kopalni. Ja to tak na oko. Kierunki wyznaczam świata. Bo pamiętam, że jak tu poszedłem, to była ta droga. Kurczę, to nie ta droga. No właśnie. W tą stronę? Tak. O, i tutaj jak pójdę tu w góry... Kurczę, chodzę po mokrym, a jest... Pioruny lecą. Ej, ja wziąłem młota? Wziąłem. O, mam latarkę? Mam. Wejście do kopalni bez latarki nie byłoby ciekawe. Ta pogoda nie pomaga w takich poszukiwaniach. Te kamienie do rozbijania nie mokną. O, to jest dopiero pro tip. Ale no co ja tam na miniaturkę, jak nie znajdę kopalni. Idziemy do tego innego wyjścia, które jest bardziej tak czytelnie na mapie i będzie łatwiej je znaleźć. O ile jeszcze w ogóle się orientuję, gdzie jestem w miarę, to zaraz do niego dojdziemy. Wychodząc z miasta lekko do góry, ono już tam jest. Tak blisko dość. Pomiędzy tym częścią mieszkalną, a tą drugą. I tam powinno być. O ile tam nie jest jakaś pionowa... Oho, to szedłem już do tego terenu. Dobra, to trzeba zrobić tak. I w prawo pewnie odbić. Nie pomaga ten deszcz, bym wiedział, gdzie jestem przynajmniej. Tak to trochę nie widzę. Tu są te tereny, dobra, to ja muszę tu wylecieć kawałek w dół, do drogi muszę dostrzec. O, tu się zaczyna ten drugi typ miasta. Takie miasteczko bardziej. Jest też wejście, o kurcze. A co to? A co to? A co to? A co to? Coś tu się... Aha, odbija się woda. Nie. Teoretycznie będąc tu, to powinienem to widzieć. Tu coś dziwnego jest. Jakiś baner chyba. Ej, wejście tam jest. Gdzie ja jestem? Tak! Kopalnia! Kurczę, jak ja stąd... Wychodząc muszę popatrzeć, jak idę. O, znalazłem! Ludzie! Daisy Mineshaft, ale słodziaśne. No siema. Są tu kłopoty? Co ja podnoszę? Pyrom...
O kurczę. A to co to? Brite. O, dobra. Mam teraz tlen w razie czego. Pewnie jak wpadnę do wody, tym się zacznie zużywać. Do wyjścia jest znaczek, super. Pójdziemy tak, żeby go widzieć wychodząc. W ogóle zauważyłem na jednym filmiku, że najlepiej po prostu to ręką wszystko klepać. Nie kombinować z jakimiś nożami czy coś, tylko te wszystkie skrzyneczki czy coś to ręką walić. Okej, tu już jest rozgałęzienie, którym się nie do końca podoba. Bo się łatwo zgubi, wychodzimy już. O! Healów ma więcej obrażeń niż ten młot, fajnie. Stack of gunpowder, to jeszcze salt pepper potrzebuje. Salt pepper. A to skąd dorwać? Chyba gdzieś widziałem, czy nie? Kurczę, trochę się ta sytuacja komplikuje. Znalazłem kopalnię, ale musiałbym dużo głębiej wejść, żeby cokolwiek z niej wydobyć, co bym chciał. A tu już co mamy? Dalej pada. Ups. Co ja zrobiłem? Chodź, biegaczu. Bo ja nie mogę biegać. Dobra. Dobra. Wchodzimy na posterunek zobaczyć, co tam się dzieje. O, to jest policjant. Nawet więźnia żywego mają dzisiaj. I to w tych różnych wariantach. O kurczę, ale się rozwinęli. Wow! Dlaczego to się tak. Co ja się nauczyłem? Jejku. Przecież trzeba na nagraniu zobaczyć. Jako się tak męczyłem z tymi nożami, z tym wszystkim, a to przecież wystarczy łapką bić, to jest tak szybko. Do agencji detektywistycznej, o. Halo? Dobra, co tu jest? Festiwal. Clearing Axe? O kurczę. Ciekawe. Co? Agencje detektywistyczne i nawalone mają pralek? Ciekawe. Czy to jest to, co ja szukałem? Aha. Może niekoniecznie. Glorifiet. Gyrokopter mogę zrobić. Stack of iron. O kurczę. Jak się robi iron? Baterie? Dobra, to. Generator. Trochę gorzej. Opony i stack of iron muszę wymyślić. Autka. Jest, w końcu mam to, co chciałem. Helikopter mnie najbardziej ciekawi. Jejku, ile tego jest? Blue Rom, jakieś takie fajne. O, to są pancerne autka. Jejku, to jest dwustronne to jest. Nawet w koszu coś jest. Generator blueprint, yeah. Carjack. Rock gate. Gas can. To mamy cały zestaw do pojazdów. Jeszcze, o, silnik jeszcze. Car engine. Car engine. Co tu znajdziemy w ten sposób? Nic nie znajdziemy.
Problemy. Dobra, no to taki najbardziej pożyteczny budynek, jaki dotychczas znaleźliśmy. Całkiem nieźle wyszło na koniec. No trochę takie nudne, mniejsze dzisiaj rzeczy przypadły. A nie, a nie. A nie, a nie, a nie, a tak. No i dobra. No i to by było na tyle. Ja sobie gdzieś tam wrócę do tego. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Gość na mnie będzie od tyłu pluł. O, o i napluł. No i to by było na tyle. Dobra, na koniec jeszcze porwałem rower, udało się uciec.